Gdy Samuel Eto'o, jeden z największych współczesnych gwiazdorów futbolu, wchodził na boisko w Policach, witały go tłumy wielbicieli. Entuzjastycznym okrzykom i oklaskom nie było końca. Kibicom nie przeszkadzał kolor skóry zawodnika, ani fakt, że już za kilka dni zmierzy się on z reprezentacją Polski. Niestety, nawet tak wielka postać jak Eto'o spotkała się w swojej karierze z przejawami rasizmu. Podczas meczów w ramach Ligi Hiszpańskiej z trybun usłyszał rasistowskie okrzyki, wyprowadzony z równowagi i chciał zejść z boiska. Pseudokibice, widząc emocjonalne reakcje piłkarza, swoje ataki powtarzali częściej. Zjawisko rasizmu w sporcie nie jest niczym nowym. Najwięcej takich sytuacji spotykamy na trybunach piłkarskich. Nasilenie sportowych emocji lub, jak kto woli, chęć wszczęcia awantury biorą górę nad sportowym duchem rywalizacji i dochodzi do sytuacji powszechnie uważanych za niedopuszczalne. Na polskich boiskach zabronione jest używanie takich symboli jak między innymi swastyka, krzyż celtycki, czyli symbol White Power, czy krzyż Ku Klux Klanu. Po co którykolwiek kibic miałby umieszczać takie symbole na transparentach? Tutaj należałoby wspomnieć o modelu współczesnego kibica. Na mecze piłki nożnej coraz rzadziej chodzą rodzice z dziećmi, a coraz częściej agresywni mężczyźni szukający okazji do awantury. Swojego czasu klub piłkarski Pogoń Szczecin składał się tylko z czarnoskórych zawodników z Ameryki Południowej. Kibicom szczecińskim fakt ten nie przeszkadzał. Do dramatycznych sytuacji dochodziło na meczach wyjazdowych. W 2007 roku kibice Lechii Gdańsk obrzucili zawodników bananami. W opinii Justyny Wodzik, filozofa i etyka, należy rozróżnić rasizm od rasizmu stadionowego. Ten drugi polega bardziej na nienawiści międzyklubowej. Swoją wrogość najłatwiej skierować w stronę kogoś odmiennego, słabszego. Zjawisko rasizmu w sporcie istnieje, ale istnieją również przykłady pozytywnych zachowań wobec zawodników o innym kolorze skóry. André Gwaze, od jakiegoś czasu pomocnik w Pogoni Szczecin, cieszy się ogromną sympatią kibiców. Według niektórych jest on wręcz maskotką drużyny. Również przykład wspomnianego wcześniej Kamerunu, trenującego na polickim stadionie, napawa optymizmem. Na stadion przybyło 1500 ludzi, nie zdarzył się żaden incydent. Samuel Eto'o odwzajemnił życzliwość mieszkańców miasta. Kulturalnego kibicowania należy się uczyć od najmłodszych lat. W zespole szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach od roku działa grupa cheerleaderek. Dziewczyny występują na meczach lokalnych piłkarzy i siatkarek.
Cheerleaderki tańcem chcą przekonywać, że stadiony są miejscem kulturalnej rozrywki, na których nie ma miejsca na agresję, wandalizm i inne negatywne emocje. A skuteczna walka ze stadionowym chuligaństwem i rasizmem możliwa jest tylko za pomocą radykalnych środków. Emocje, rywalizacja, współzawodnictwo. Definicja sportu dziś niestety odbiega od stadionowych realiów. Niestety pewne patologie wynikają z głębokich uprzedzeń i zwyczajnej ludzkiej głupoty. By z nią walczyć, nie wystarczą mądre słowa. Potrzebne jest działanie, w tym przypadku działanie instytucji prawnych.